Cześć, witam Was na kanale Harvey House, na którym pokazuję, jak wygląda podróżowanie z psem i dziś w odcinku opowiem Wam co nieco o paszporcie dla psa. Ile to kosztuje, ile zabiera czasu i jak wygląda cała procedura wyrobienia tego dokumentu, by można było na spokojnie wyjechać z psem za granicę. Od zera do psiego globtrotera. Słuchajcie, żeby wyrobić paszport dla psa i wyjechać z nim za granicę, ja proponuję zacząć od wejścia na stronę www, tutaj macie adres, i sprawdzić tam, czy wasz weterynarz, który wam szczepi psa, ma prawo do wystawienia paszportu. Słuchajcie, jeżeli mamy już znalezionego takiego lekarza, to musimy sobie rozpocząć od zaczipowania psa. Kiedyś psy się tatuowało w pachwinach, w uszach, teraz od 2009 roku już się tego nie robi. I jeżeli teraz chcielibyście taki paszport psu wyrobić, musi być on zaczipowany, dlatego że w tym chipie znajdują się podstawowe informacje. Słuchajcie, koszt wyrobienia chipu to jest 100 zł, z czego 80 zł to chip i chipowanie u weterynarza, a 20 zł to koszt wprowadzenia tego chipu jakby do systemu. I tu od razu mała uwaga, słuchajcie, zainteresujcie się, czy w waszych gminach i gdzieś nieopodal was nie odbywa się albo nie będzie się odbywać akcja chipowania psów. Takie akcje cyklicznie odbywają się w niektórych miejscowościach. Warto sobie skorzystać z tej możliwości, dlatego że odchodzi wam praktycznie połowa kosztów wyrobienia takiego paszportu. Czas chipowania psa to wizyta rzędu 15-20 minut w gabinecie weterynaryjnym. Lekarz zbada wam psa, wszczepi transponder w okolice szyi, i tak naprawdę wprowadzi go do systemu i to by było na tyle, jeżeli chodzi o chipowanie. Następnym etapem do wyrobienia takiego dokumentu, jakim jest paszport, jest wyrobienie już samego paszportu. Sam paszport to koszt 100 zł, z czego 70 zł to koszta urzędowy i koszt blankietu, a 30 zł to garza dla weterynarza. Słuchajcie, jeśli chodzi o wyrobienie paszportu, też trwa to chwilę, ale ja tutaj wam od razu zaznaczę, jeżeli macie możliwość, poproście lekarza weterynarii, żeby taki paszport można było odebrać na następny dzień. Słuchajcie, możecie czekać, aż lekarz wam ten paszport wypełni i wrzuci to do systemu, ale ja ze swojej strony powiem wam tak. Wiecie, jak to jest, kiedy ktoś wam patrzy na ręce, a wy coś wypełniacie. Może się zdarzyć, że wkładnie się jakiś błąd, chochlik i będziecie mieli później problem z błędnie wystawionym paszportem. Także dla waszego bezpieczeństwa ja osobiście skorzystałem z tej opcji i odebrałem paszport po 24 godzinach już bez psa, wypełniony i wrzucony do systemu. Słuchajcie, no jak wygląda paszport? Możecie sobie zobaczyć, tak, mamy jakby tutaj na dole numer paszportu, mamy tutaj logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, później są noty wyjaśniające do wypełnienia paszportu, później znajdują się wasze dane. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te dane, to tutaj ważne jest to, że jeżeli przekraczacie granicę ze zwierzakiem, albo inaczej, słuchajcie, jeżeli zwierzak przekracza granicę, to zwierzak musi przekroczyć granicę z właścicielem. Także macie tutaj możliwość wpisania dwóch właścicieli i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to wpiszcie też drugą osobę. Dlatego, że mogą być problemy przy przekraczaniu granicy, jeżeli nie jesteście właścicielem i nie jesteście tu wpisani. Później mamy, słuchajcie, opis zwierzęcia. Zdjęcie jest nieobowiązkowe, jak widzicie, ja aktualnie nie mam.
I tam znajdują się na tej stronie takie podstawowe informacje, tam imię, gatunek, rasa i tak dalej. Co do gatunku, słuchajcie, takie same procedury są co do wyrabiania paszportu dla psa, kota, fretki czy zwierzęcia domowego. Na następnej stronie, słuchajcie, mamy oznakowanie zwierzęcia. To, o czym już mówiłem, czyli ten chip. Pozycja pierwsza, kod alfanumeryczny transpondera, później data wszczepienia i umiejscowienie transpondera. Tak jak widzicie w przypadku Harvey'ego, jest to lewa strona szyi. Słuchajcie, później mamy wydanie paszportu, tak? Czyli mamy tutaj imię, nazwisko lekarza uprawnionego do wystawienia tego dokumentu. I na następnej stronie mamy szczepienia przeciwko wściekliźnie. Słuchajcie, i tu bardzo ważna rzecz. Jeżeli szczepiliście psa na przykład 2 miesiące temu, bo akurat zbliżał się termin szczepienia, a w tym miesiącu wyrabiacie paszport, to będziecie musieli powtórzyć to szczepienie. Dlatego, że wszystkie szczepienia, które odbyły się przed wyrobieniem paszportu, nie wchodzą z automatu Wam tutaj do tego dokumentu. I tak samo w moim przypadku Harvey powinien być szczepiony dopiero w grudniu. Ja musiałem go zaszczepić w sierpniu, bo my teraz w sierpniu będziemy wyjeżdżać i no niestety musieliśmy to szczepienie powtórzyć. I nie jest to jedyna rzecz, którą musicie załatwić przed wyjazdem, jeżeli już macie ten paszport. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest to drobaczenie psa i tego też nie możecie zrobić na własną rękę, tak jak zazwyczaj się to robi, czyli jedziemy gdzieś tam po pracy do weterynarza, tak, kupujemy tabletkę w domu, podajemy ją zwierzęciu i mamy zwierzaka odrobaczonego. Nie, słuchajcie, musicie się zgłosić do lekarza weterynarii na odrobaczenie psa. Nie szybciej niż 120 godzin i nie później niż 24 godziny przed Waszym wyjazdem, przed przekroczeniem granicy jakby. I słuchajcie, od tego też nie ma odstępstwa, dlatego że to wszystko jest wrzucane, te informacje o odrobaczeniu, o szczepieniu są wrzucane do chipa, do transpondera i na terenie całej Unii Europejskiej macie obowiązek psa odrobaczyć i mieć go zaszczepionego przeciwko wściekliźnie, jeżeli przekraczacie granicę. Słuchajcie, jeżeli chodzi gdzieś tam o inne kraje, inne państwa, no to tu polecam Wam po prostu poszperać w internecie, dlatego że o tyle, o ile na terenie całej Unii Europejskiej mamy mniej więcej ujednolicone te przepisy, o tyle jeżeli chcielibyście już wjechać gdzieś poza granice Unii Europejskiej, czy to będą Stany Zjednoczone, Australia, Rosja, Szwajcaria, tam już te wszystkie obostrzenia i procedury są troszeczkę inne. Nadal będziecie potrzebowali tego wszystkiego, o czym już mówiłem, ale w Szwajcarii bodaj musicie mieć jeszcze profilaktyczne inne szczepienia. Na przykład jeżeli macie psa z przyciętymi uszami, no to nie wjedziecie, bo takie są przepisy i tego nie jesteście w stanie przeskoczyć. Co do szczeniaków, słuchajcie, psy poniżej 12 tygodnia życia nie opuszczają granic i od tego też nie ma odstępstwa. Powyżej 12 tygodnia życia, słuchajcie, tu się uzbrójcie w cierpliwość, dlatego że z rocznym psem, wiadomo, szczepienie odbywa się raz w roku, ale psy młode do 12 tygodnia życia potrzebują tych szczepień troszeczkę więcej. Ich też nie można przeprowadzić jakby huzia na juzia raz, wszystko na jeden dzień. Także dobrze sobie to zaplanujcie, słuchajcie, przed wyjazdem. I tak naprawdę to by było na tyle. Jeżeli chodzi o wyrobienie paszportu, nie jest to jakoś mocno skomplikowane, nie jest to trudne. Koszt całości, słuchajcie, od zera do wystawienia dokumentu i wyjazdu, na ten moment ja zapłaciłem 250 zł. 100 zł chip, 100 zł paszport i 50 zł kosztowało mnie
zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie i zakup tabletki na odrobaczanie. No ja wyjeżdżam w przyszłym tygodniu, w sierpniu, także na pewno zgłoszę się jeszcze, żeby mi to odrobaczenie wrzucili tutaj do paszportu. To by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o wyrobienie paszportu dla zwierzaka. Nie jest to trudne, nie jest to skomplikowane, jest to, powiedzmy, troszeczkę kosztowne, tak? No i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten paszport. No tak on wygląda, nie jest to jakaś tam specjalnie gruba książka. Ja ze swojej strony polecam zacząć obserwować mój Instagram. Kliknijcie, słuchajcie, w guziczek subskrypcji na moim kanale, w dzwoneczek, łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Ja zapraszam w niedzielę na kolejny odcinek z przygotowań do Eurotripu lub już z relacji z Eurotripu, w zależności od tego, kiedy ten odcinek oglądacie. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!